Dawid Kubacki razem z nami. Dawid, bardzo dobrze Cię widzieć. Cieszę się, że jesteś z nami. Co prawda ja tutaj w Planicy, w Krańskiej Gorze, Ty w Polsce. Ale chciałem zacząć tę rozmowę od tego, że wszyscy tutaj za Tobą bardzo mocno tęsknimy i brakuje Ciebie na tym finale Pucharu Świata. Chciałbym, żebyś to wiedział. Cześć, dzięki. Myślę, że no zdaję sobie z tego sprawę i też wiem, że chciałbym być tam i czuć tą atmosferę i mieć, że tak powiem, radość z tego, co się tam dzieje. I też rzeczywiście dostawałem też dużo sygnałów od zawodników, od trenerów, nie tylko z naszej kadry, no, że rzeczywiście no, każdy w tej sytuacji gdzieś tam stara się wspierać, wyrażać te słowa no, wsparcia i to, że się modli za to, żeby było dobrze. Więc myślę, że to wsparcie całej tej społeczności po prostu na czerwcu czuję. I za to też dziękuję, no ale to nie zmienia faktu, że mimo wszystko no, w tym roku to zakończenie sezonu w Planicy nie było dla mnie. To prawda, ale są rzeczy ważne i ważniejsze w życiu. Sport w pewnych sytuacjach schodzi na dalszy plan, więc właściwie pytanie, od którego powinienem był zacząć. Jak się czuje twoja małżonka Marta? Jak się macie? No masz rację, w tym wypadku sport zszedł na drugi plan, albo nawet i na trzeci, ale no, na szczęście jej stan zdrowia się poprawia, jest lepiej z dnia na dzień, robimy postępy i po tak, myślę, że jak po takich przeżyciach i takich przejściach, których tutaj doświadczyliśmy przez ten ostatnie dwa tygodnie tak naprawdę, to robimy duże postępy do tego, żeby wrócić do domu, żeby wrócić do dzieciaków. Dla mnie, myślę, że dla Marty ten czas jest na pewno najcięższy, bo to ona cierpi, ona się musi z tym wszystkim mierzyć. Mam nadzieję, że gdzieś tam czuje to moje wsparcie, że nie jest w tym sama, ale mimo wszystko to jest rozłąka z dziećmi i tak naprawdę przechodzenie przez tą trudną, bardzo trudną sytuację. Jakie są rokowania na najbliższy czas dla Marty? Wiesz co, myślę, że tak pokrótce bym mógł powiedzieć. Najważniejsze jest to, że to serducho wróciło do swojej pracy, że bije samodzielnie, że te parametry medyczne, które tutaj na początku no były bardzo kiepsko rokowały, to też się zaczęło dość szybko poprawiać. I myślę, że tutaj też, jak rozmawiałem właśnie z lekarzem, no mówi, że on był jakby ten tak szybki powrót do tych wartości zbliżonych do ogólnopojętych pojętych norm takiego stanu, w jakim ona była. No to on by powoli tak jakby kategoryzował to jako cud, że to się tak szybko dzieje, że ludzie wracają z tego, ale jednak potrzeba na to dużo więcej czasu. A więc myślę, że te wszystkie modlitwy i wszystkie te życzenia powrotu do zdrowia tutaj też się gdzieś do tego przyczyniły, mam taką nadzieję. Ale tak jak mówię, to jest najważniejsze z tej medycznej strony. Zaczęliśmy tę rozmowę od Planicy. Muszę Cię o ten sezon zapytać, bo oczywiście on się skończył w sposób absolutnie nieprzewidziany, ale to był najlepszy sezon w Twoim życiu. No, zgadza się. Ja też tak na niego będę patrzył. To był mój jak dotąd najlepszy sezon w życiu i bardzo się z niego cieszę. Było super, dużo takich naprawdę fajnych momentów. I dużo fajnych wspomnień z tego sezonu na pewno wyniosę. Całościowo ten sezon był naprawdę, naprawdę fajny. Okej, zakończony przedwcześnie. Finalnie zakończę go nie na takim miejscu może jakbym chciał. Ale to już jest sprawa, że tak powiem, pozasportowa i tutaj nie ma co... Przynajmniej ja w tym nie będę grzebał. Wierzę w to, że do treningów, do skakania wrócę i że jeszcze będę miał nieraz szansę udowodnić, że jestem w stanie walczyć też o tą kulę na sam koniec. A w tej akurat sytuacji, to który tam skończy w Pucharze Świata, to jest akurat najmniej istotne.
Ale rozumiem, że dotarły do ciebie te głosy i one też były jakoś tam pewnie budujące. Halvor, który mówi, nie pytajcie mnie o kulę, bo nie wiem, co się dzieje z Dawidem. Kraft, czy właśnie Laniszek też mówiący, że dla nich to nie ma znaczenia, czy będą drudzy, trzeci czy czwarci, bo są rzeczy ważniejsze w życiu. No zgadza się. To ja to też słyszałem, docierało to do mnie. Na pewno nie widziałem wszystkiego, bo to gdzieś tam już w chwilach takich, gdzie człowiek już nie dawał rady i trzeba było się jakoś odmurzyć i po prostu zająć czymś innym, to gdzieś takie rzeczy też do mnie docierały. I to jest naprawdę fajne. No, w takiej sytuacji myślę, że każdy by się zachował tak samo i nieważne, oczywiście nikomu takich sytuacji nie życzę, ale każdemu zawodnikowi z Pucharu Świata, każdy inny chciałby w jakikolwiek sposób pomóc i dodać mu otuchy, tak naprawdę zrobić cokolwiek, co by mogło tą sytuację jakoś załagodzić czy w niej pomóc. Więc to jest naprawdę fajne. Też już dzisiaj widziałem z pikniku przygotowania. Tę tablicę. Tak, i tablicę, i życzenia dla Marty. Piotrkowi pisałem gratulacje, no to już mi odpisał, że będzie pił za Marty zdrowie. Więc myślę, że jutro już będziemy jechać do domu, jak Piotr się za to zabierze. Zresztą też pewnie tego nawet nie wiecie, no ale był taki pomysł, że no Sandro się zastanawiał, czy to czasem by nie trzeba było tego pikniku odwołać, no bo sytuacja jest jaka jest. I to też mi taką informację Kamil przekazywał, no ale ja mówię, powiedziałem mu, żeby przekazał, że no w żadnym wypadku, no piknik ma być tak jak jest, tylko proszę odgórny przykaz, że wszyscy mają pić za zdrowie Marty i jest okej. Okay. I mam nadzieję, że się do tego przykazu dzisiaj dostosują. Pytanie, które paść musi, choć ja wiem, zdaję sobie sprawę z tego, że ty dzisiaj odpowiedzi na to pytanie nie znasz, ale powiedziałeś 2-3 minuty temu, że masz nadzieję, że jeszcze będziesz mógł skakać, rywalizować, walczyć o tę kulę. Jak to widzisz? Czy to jest bardzo pytanie nie na miejscu? Znaczy ja mam wiarę, ja mam na pewno chęci, mam tak, chęci, zapał do tego, żeby dalej pracować i wierzę w to, że będę miał też możliwości, że będę mógł się przygotowywać do kolejnego sezonu. Na pewno to nie będzie łatwe, będzie dużo w tym logistyki, dużo, że tak powiem, tak naprawdę sprawdzenia, czy to wszystko będzie działało tak jak trzeba, bo wiem to, że żona na pewno będzie potrzebowała mojego wsparcia teraz, chyba jak nigdy. Dlatego będzie to trzeba jakoś rozwiązać, ale też wierzę w to, że dojdziemy, wyjdziemy na prostą, że jednak po takich przejściach, jak Bóg dał, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, to i wyjdziemy na taką prostą, że będzie wszystko w porządku.